Oto zaczyna się nasza wędrówka. A teraz opowiem wam ciekawą historię, więc proszę o uwagę. Zdarzyło się to 1,5 wieku temu. Była zwykła deszczowa noc. Farmaceuta Torosiewicz zasnął przy stole, wykonując swoje eksperymenty w starej aptece. I przyśnił mu się dziwny sen. Tuż po ulewie rozkwita pole cudownych truskawek. W odróżnieniu od zwykłych osiągają kilka metrów. Sędziwy człowiek nagle odczuwa, jak od wody leczniczej jego ciało zaczyna się odmładzać. I nagle stoi on wśród truskawkowych gigantów jako 25-letni młodzieniec. Ale piorun za oknem budzi farmaceutę. Idzie do lustra i traci dar mowy ze zdziwienia. W odbiciu widzi siebie młodym, jak w swoim śnie. Po tym, co mu się przytrafiło, Torosiewicz zainteresował się tą miejscowością i już rok później został ojcem chrzestnym naszej wody mineralnej Naftusi. Szczególne gleby w tym parku sprawiają, że jej złoża są niewyczerpalne. Dopóki pada deszcz, ta woda mineralna będzie istnieć. A co się stało z tym panem? Z Torosiewiczem? Nic, kochanie. Mawiają, że nadal jest wśród nas. Chodźmy, pokażę wam cały truskawiec. Miasto zdrowia.